Hej, siemanczko, ja jestem Remek, a to kolejny odcinek na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj to się wkurzyłem. Dzisiaj to się wkurzyłem, bo jak zobaczyłem, co gonciarz robi i jak on to robi, powiedziałem nie, tak być nie może. Ja nauczę gonciarza, jak być profesjonalnym youtuberem. Jedziemy do niego, przyjechał do Polski. Czeka cię 8 prostych kroków, byś mógł zostać zajebistym youtuberem. Wow. Krok 1. Nazwij kreatywnie swoich widzów. Cześć, witam serdecznie. Cześć. Cześć, drodzy widzowie. Cześć, witam bardzo serdecznie. Krzysiu. Kim oni są? No powiedz to. Powiedz to. Kim oni są? Powiedz to. No powiedz to. Ziomeczki. Tak! Powiedz to teraz głośniej do nich! Przywitaj się! Cześć ziomeczki. Głośniej! Cześć ziomeczki. Jeszcze raz! Cześć ziomeczki. To! Krok 2. Poczuj grę w sobie. No tutaj zdaje się muszę pojechać w lewo, bo chyba tam będą czekać policjanci. O, są jacyś policjanci, także usiądę z auta. Ajdź. Ach, kurde. No, zginąłem niestety, także... Krzychu. Stary, ile razy ci mówię? Więcej ekspresji! Więcej tego... Idziemy teraz chodnikiem. O kurde, tak. Teraz zajebiście się idzie tym chodnikiem. Tak, dawaj! Chyba pobiegniemy sobie troszkę w lewo. Jest tak, Krzysiu! Tak! Zabij go! Ale jaja! Krok 3. Bądź cool, ziomeczku. Często pytacie mnie, jak znaleźć pracę w Japonii. I dzisiaj postanowiłem troszkę wam przybliżyć ten temat. Przede wszystkim, jeśli mówimy o pracy w Japonii, trzeba pamiętać o barierze językowej i... Krok 4. Niech twoje przywitanie powali ich z nóg. Cześć, witam was w kolejnym swoim vlogu dzisiaj. Chciałem opowiedzieć na taki temat, co do którego się w sumie zbierałem jakiś czas, żeby z wami na ten temat porozmawiać. Krzychu, nie mogę na to patrzeć. Stary, czy ty mówisz do swojej matki, czy do ciotki jakiejś, albo do babci, czy co? Siemanku, ziomeczki, energii. Witam was dawaj. W najnowszym tak ma być, tak odcinek ma być. 58, pamiętajcie, otóż żeby mnie zalajkować emocje, na Facebooku, ekspresja, na Instagramie, na Facebooku tak. I na Instagramie. Tak, jest! Krok 5. Twój content musi być najwyższej jakości. Czemu marnujesz tą wodę? Nagraj z tego challenge! Woda challenge! Dawaj! Gonciu! Krok 6. Bądź przekonujący. Mam nadzieję, że wam się podobał film z gry. Na koniec taką mam nieskromną prośbę, że jeśli byście chcieli oczywiście zasubskrybować mój kanał, to będę bardzo wdzięczny. To działa tak, że dzięki temu możesz mieć zadomienie. Przerwij. Po prostu ile ty to lat już robisz? Powiedz mi, ile bitych lat to robisz? 5? 6? 4? 7. A ile masz subów? 7 lat i ile masz subów? Tamte 200 tysięcy? Co to jest, powiedz mi? Krok 7. Twój autograf musi być wyjątkowy. O Gonciu, jesteś taki super! Marzyłam, żeby się z tobą spotkać! Mogę twój autograf? A, dziękuję. To nie jest głupio, jak tak ludzie mi słodzą. Czy cię pogięło zdać, to wymasz! Pisną ksywkę, stary! Wpisuj ksywę! No ksywkę wpisz, stary! Tak! Krok 8. Rób perfekcyjne selfie. Stary, nie tak. Patrz na to. Mam nadzieję, że projekt się wam podobał. Pojechałem specjalnie po to, by go tego wszystkiego nauczyć. Tych wszystkich kroczków, tych wszystkich sekretów YouTube'a. Jak być sławnym, jak to robić, w czym jest myk, w czym jest sekret, w czym on tkwi. Jeśli uważacie, że gonciarz dał radę, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, a myślę, że będzie takich filmików więcej. Ja jestem zadowolony z projektu ogólnie. Cieszę się, że jesteście ze mną, że oglądacie, że jesteście z gonciarzem i cieszę się, że ten kolab wyszedł. Poza tym nagraliśmy też vloga, wbijajcie na jego kanał. Yo.